Niby pokonaliśmy tutaj serce Furii, ale to nie koniec zabawy. So, you're the one after all. I thought it might be you. The Grandmaster talked to you? I talked to him, yeah. What's this about? Oh, you've been making waves. Opening the gates of the Fortress of Dawn? Not bad. But reaching the Inner Sanctum? Well, all kinds of wheels started turning in Antium when you did that. What do you mean? Why would anybody in Antium care about me? I mean that wheels literally started turning inside the palace. Arden Vasa built some device to tell him if a worthy lancer appeared. Przysiółek, dalej chcę gadać? That's huge. Gadam z tym ziomkiem, co ma na koszulce symbol Epic i temu. Czy tam nie, Rare. Yes, well, trzy prostokąciki to... I can help you with a może Epic? I guess it's time to properly introduce Epic chyba. I'm the lawkeeper and storyteller. Trzy trójkąciki, nie prostokąciki. Legion is gone. It broke apart centuries ago. The Lancers left the path, it's true. But there have always been a few souls tasked with keeping the Legion alive. Arden Vasa left the wheels ready to turn for a reason. The path of the Legionnaire has been waiting, like the doors at the Fortress of Dawn, for a worthy Lancer. I passed all the tests. I was welcomed into the Legion of Dawn already. Sort of. The trials proved you're worthy to become a Legionnaire, but you're not one yet. You know the stories of General Tusks. Do you know the tales of her most trusted counsel? I've heard their names. Children's stories, but I don't think that's what you're asking. You should know whose footsteps you're following. At the height of the dawn, countless lancers flocked to the banner of General Tarsus. All who had the heart to fight were given a place. But a few were more than just lancers. These were the boon companions of Tarsus, walking the path as she did. The Legionnaires. In the trials, Arden Vasa said something about walking the path too. You opened the doors, but it's not enough to pass the tests. You must keep walking, day after day. Arden Vasa, builder of the first javelin, the first emperor, Sanadin, whose swiftness inspired Corvus, Medeiron, Magnastral, and Leotrell the Unbroken. They all had one thing in common. They shared the ideals of Helena Tarsus. And you want me to do that too? Follow in their footsteps. Become a Legionnaire. So many eyes are watching you. If you can do this, revive the path of the Legionnaire, maybe the glory days of the Legion are only beginning. Odblokowana powieść. O. Tarsis wybudowała potężną twierdzę pośrodku szerokiej doliny, by przyciągała wzrok wrogów i sprzymierzeńców pospołu. Urgoci ściągali tu z daleka i z furią nacierali na bramy, zapominając przy tym, iż za ukrywających się arkanistów polować chcieli. Medeiron was the son of Arcanists. He had lived his entire life in a cavern under trochę aż za bardzo ta historia. The sky or an Urgoth or any beast but men. The world was utterly unknown to him, except for tales of horror and woe. But among the stories warning children to hide and obey their parents, Medeiron heard one other, a whispered tale of a rebellion against the Urgoth and a legion rising to set all people free. So, at just 10 years old, Medeiron left the safety of the Arcanists to find the Legion of Dawn. Ho ho ho! His parents could just quick play. Go, could they? They forbade him, of course. But he picked his moment, ran away. Że dołączasz do randomowej misji? Do jakichś ludzi? Nie wiem, bo Challenge of the Valor zawiera 25 ukończonych quick play. Right, I'm sure the story doesn't start with a child killed by a chimera. That would be a much shorter story than this one. He'd never seen a chimera. He'd never even seen a grabbit, but he was a very good student. He learned all the warning signs that he was being hunted, and remembered stories about laying false trails. He led the Chimera on a long and winding path through the rocks, back and forth. He could never shake the creature,
but it could never find him. Then the other hunters came. General Tarsis, in the first javelin ever made. Testing her new armor, she found the Chimera stalking the boy. Lucky for Madeiran. No luck about it. Tarsis followed his trail, just as the Chimera did. She was just learning the javelin. No one knew what it could do. Not even the man who made it. Not trusting her suit strength in the fight with the Chimera, she lured into chasing her instead. While it ran out of Tarsis, tylko się okazało, że ma dzieci. Nieważne. Co nieważne? Mówisz, że podryw na samotną matkę? Gdzie jest ścieżka romansu? When Tarsis asked where he lived and who his people were, Madeiran replied, "You are my people." The others tried to. No, jesteśmy samotnymi strzelcami. Nie można się wydawać związki. Nie można się wydawać związki, bo wtedy będziesz ograniczony rodziną. Aha. No tak. A potem ci porwą i co? To są porwą. Gdzie ten ziomek gadał? Masakra. Co tu na ścianie zaś jest? Wyzwanie męstwa? Aha. Dowiedz swojej odwagi, wykonuj wydarzenia w grze swobodnej, fortyfikacje, kontrakty oraz wspieraj innych freelancerów. Szybka no. Gra, kontrakty, fortyfikacje, wydarzenia. Co? Tu mamy tych world eventów 100 zrobić? Chyba tak. Aha. I... O. Nie chcę pociąć. Zajrzymy tu za tydzień, co? Brin coś chciała jeszcze idę na niej pogadać. Hi, Brin. No, misja kolejna. Freelancer. Good. You remember that sixth missing sentinel? The one we couldn't find in the mines? I've discovered a weak signal. Very weak, but it could be him. I'll track him down for you. With earlier losses, we're short-handed and... Thank you. Dobra, nawet nie muszę czytać, bo powiedziała, co w tej misji będzie. Co? Lecimy? Nie wiem. Adam z Matthias. A już z nim pogadałem. Wcześniej. No to pyk, 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 pyk. Biegniemy. Do Javelina. I kolejną misję trzeba rozpocząć. Ech, mamy tyle tych fortyfikacji porobić i tak dalej. Masakra. Okej. Okay. Czemu mój Javelin się do mnie nie odwraca i nie mogę do niego wejść? Okej. Okay. To lipa w takim razie. Może teraz? Zobaczymy. No, co jest? Do Javelina nie mogę wejść. Ale... Nie wiem. No, niedobrze. A mi się misja na nim świeci. Tu już byłem. Trzeba z kimś pogadać jeszcze? Nie. Aż buga. Też tak myślę. Ale jak ty wejdziesz, to mi się wyświetli, że mogę dołączyć. Przynajmniej tak. Powinno być. Napraw mi Javelina Wicher. A ja sobie w tym czasie pozwiedzam. Nie, nie można z nikim gadać. Bez nadziei. O. I cyk. To co robimy? My nie możemy Grandmastera. Już mieć 30 level, tak czy siak.
No wiem. Szkoda, nie? Poszukali. O, ale zmniejszyli im, bo pamiętasz jak tam było 3100% na ostatnim, to teraz jest tylko 950. No co? Zalecana silna Javelina 300 plus. To zanim tego możemy robić. Ale ty chcesz zrobić Strongholda? No. No czemu nie robimy misji dla Brim? Bo chciałbym zobaczyć nowego Strongholda. Dobrze. Sam chciałeś. Zginiemy. Muszę sobie, bo to można sobie robić konfigurację. To wiesz, na odpowiednie strongholdy to trzeba odpowiednie umiejki brać. Żeby to szybciej szło. Bo na przykład tego bossa, monitora, to ogień mu nic nie robił, nie? A ja miałem dwie ogniste. Smuteczek. Bywa. No. I tylko słychać w oddali. No nie! No znowu mnie trafił! No nie wytrzymał! Tak było. Właśnie kombo ukradł? Można ukraść kombo. Nie, ja sobie przygotowałem, a ktoś się po prostu przyznał, to atakował. To się nazywa ukraść kombo. Okay. Czemu tam jest podwieszony javelin wiszą w powietrzu? Taki powieszony. Oj! Palnęła rakietka w twoją nogę, oczywiście. To czemu mi strzelasz po nogę? Co tu zaś jest? Five more, a my 5 zrobiliśmy. Bo combo, dzieciaku. No i co? A, konaj szramę. No chyba nie. Jakim cudem mi zdjął całe słony? Ten snajper. Jezu, ja nie widzę co się dzieje na moim ekranie. Za dużo. Wszyscy. Friendly.
basic kombosiki. Detecting extremely high energy readings further in. Damn, this speeds up our timetable. Why? What's happening? Ja wolę otwierać jednak skrzynki. U, ile ekipów. Boże, epików. Tak, tak, wie. O, 10 epików. Same rery się posypały prawie. Jak? No tak, prawie niebieskie same mam. Ja mam epiki i zielone. Aha. Fajnie. To ja same niebieskie. Ej. Widzisz, takiemu to dobrze. Zawsze miałeś lepiej. What? A, tu się nie da podlecieć. O. Co teraz? Yeah, scars already do that. Aha, i tam trzeba zanieść, dobra. Dobra, jeden dostarczyłem. Zrobione. Tak, zobaczyłem, gdzie jesteśmy na mapie. Na mapie? No. Jesteśmy gdzieś tam na mapie. Chyba się pozbierał. Za słabo mu wdupiłeś, ale spokojnie, poprawiłem starcie. Łubu-dubu. To, że ognia jest naprawdę świetny. Wszystkich bije tak. Wszystkich. O, będzie transport do misji. Sądzę? Nie zdążę. Aaaa! A to co? Czemu tu wszędzie są miny? Bardzo zabawne. No, tu też jest mina. Bądźcie gnoje. Ogień jest porąbany. Po prostu... Ja niby mam moduł, który mi tam zmniejsza obrażenie od ognia. A i tak te zmiotaczami, no po prostu... Słona to tak schodzi sobie i nie ma. Teraz będziemy się tego bronić.
Dobra, te ziomki z miotaczami ognia są nieodporne na ogień. Pokonaj szramy. Ohoho, wypadł mi uncommon. Losy rzuciły ścianę ognia. Płońcie. Cyk. Rare item. Jeszcze jeden. Nie będę wiedział, jak gdzieś mi jakiś epic wleci. No idzie tam aby są. Nie ma. Ten Stronghold nie jest jakiś super trudny do przejścia, ale jest tu. Matko, i zaś tutaj wasz miliony? Czy ja wiem, czy długi, nie wiesz, ile jeszcze to potrwa. No. Znowu znalazłem dwa tanki. Dobra, o co z tym chodzi? Teraz te tarcze, mam 8 pasków życia i instant schodzą do zera. To nawet nie trwa sekundę. 8 pasków życia? Skąd? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Skąd ty masz tyle pasków życia? No bo takie mam moduły, no. I mówię, i schodzi to po prostu tak. Ja mam 13. A ile masz osłony? Co mam wiedzieć? Chociaż jeden epik. No ile pasków osłony masz? Ona też ma paski. Chyba nie? Nie. Nie? Tylko twoja ma paski osłony. Nie, słabo. Na kombosa schodzą te wieżyczki. Czemu mnie chce teleportować, wytyfy? Bo wyżej są kolejne. Kurde, ale mi lagnęło. Wyciągnąłem ulta i go schowałem, rozumiesz to? No. Nie chciał na nikomu wejść, nie wiem czemu. Chwilę zmiotasza, potłukę i idę. Ja się zbugowało, tu nie ma żadnej wieżyczki, ja pokazuję, żeby ją rozwalić. No właśnie.
Ja ją rozwaliłem tutaj. No i zepsułeś nam grę. Może tego ziomka po prostu zabij. Wątpię, że to co tam wygląda? O, strzela do mnie coś. Strzeliła do mnie wieżyczkę. Aha, tam do góry jest. Masakr. Pokazywało nie w tym miejscu, gdzie stała. Twoje ulubione. Płoń, dziadzie. O, jeszcze jeden. Smutne, nie? Jak ktoś nie umiał serca furii przejść, to musiał sobie na jednym strongholdzie farmić. No. Tak? Tak było. Au. No już nie mam całej osłony. Ja też. Serio? Ta wieżyczka tyle mi zabiera? Ult dał radę. A strasznie te wieżki tupły. Liga wicher. Combo. Słabo, słabo. Na razie tylko jeden epic mi wypadł. Jeszcze musi być jakiś boss, nie? No. O, to jest ten, co rok grał. It and the tank are fused together. It must have attuned itself to heal its wounds. Go for it. Can I still kill it? Yes. It'll just be a more complicated endeavor. Nie wiem, ale zero dodaję. No bo to tarczę tylko. Ała. Aha. Dobrze, zajebiście. Aha, dobra. Ten wiatrak chciał rozwalić nad tobą. Co jest? Naszym gościem tutaj. Ja pierdzie. Ej, tutaj gdzie padłem, to nade mną jest takie coś. Wiesz, jest... że ja padłem. Aha. Wszyscy padli. Trzeba rozwalać te generatory osłon jego. No wiem, tylko standardowo puściło jakieś kulki czy coś. Jep, nie ma mnie. No, tak było. Widzisz, dlatego powinien grać interceptorem. Masakra. Zapomniałem puścić tej mocki na początku, żeby mniej obrażeń dostawać. Zamknięte. Nie wejdziesz. Jak te wiatraki rozwalić? Od tyłu musisz w ten rdzeń taki walić. A, widzę. Dobra. Dobra, muszę trochę życia odzyskać. No czemu ja znowu mam 0 HP, no?
O kurna. Jezu, te rakietki. Ale wiesz, jak mu poszło? Tych rakietek chyba poszło z 12 i każda po 8 tysięcy. Twoja? No. Ja zaraz puszczę mu ulta. Coraz mocniejsi są ci ziomki. O! Cyje kulcik, misiu pysiu. O, zobacz moje! Ho, ho, ho. 14 tysięcy ostatnim zadałem. No jakbyś to podsumował, to jest mniej niż to, co ja wydałem. No, tak. Pewno. Zadałem 8 i 14,5, coś takiego. Masakra. Leją mnie. No twój ult, tylko twój ult znowu jak jest grupa przeciwników. Potem 8 koła zada wszystkim. Tak, tak. Wow, zaraz zginę. Dobra. Pakiet. Snajperzy, kurna. Załatwić w końcu. A, teraz ten rakietki w plecy. Przynajmniej na niego ogień działa, dość sporo damage mu zadaje. A ty jak puszczasz tam to swoje, to jeszcze combo wchodzi z ognia. Chyba granat, tak? Granat i rakieta. O, po 10 koła. O kurwa. O kurwa, po 10 koła każda rakietka. No ładnie teraz weszło. Ej, teraz to ma osłonki. Ten syf. Jeszcze z drugiej strony trzeba rozwalić. Masz go czym podpalić? Mam. Weź go podpal. Masz. Co? Nie trafiło u niego? Tylko za niego to spadło? Czekaj, zaraz go podpalę. No. Jest, status ognia. Życie. Interceptor ciągle leży. Oj. Rakietki. Ciężki ten most. Mam zero życia. Aha, dobra, położyło mi coś, nie wiem co. Czy ten wiatrak bije? No i teraz on ma już trzy wiatraki, które go wspomagają. O, jeszcze tanki idą z tarczami. Fajnie. No wytki fik. Co to było? Drużyna pokonana. No nie! Raz spadłem! Co to było? Ten, dostałem overhita, położyło mnie, podskakuje, daje dodża do przodu, a on ich w ogóle skoczył na środek wszystkich przeciwników. W
ogóle w innym kierunku totalnie. No to nieźle. Kurde, tam już było blisko. Istna masakra. Matko! Wtupi mi zaraz ten tank. Dawaj, wicher, rób mu damage. Tam zero HP. A, co mi zabiło? No nic do mnie nie strzeliło, no. Super! No i padłem. Kurde, został mu jeden pasek. No patrz, jaki retard, nawet nie idzie, żeby nas podnieść, tylko się bije, no. Can you revive us, man? You will die. Dostanę teraz sniper shoty. Ja jestem w miarę schowany. No ale za początek. No, podniósłcie? Podniósł. Tak. Błagasz. Nie weszło. O. Dawaj mu kombosa. Jezu, serio? Jeden epic? Nie epic, rare nawet. Jeden epic. Super. Ale to nie jest chyba tak, bo Strongholdu drop jest taki, wiesz, na koniec po prostu. Przecież jak pająka zabijasz, to też nic nie wypada. Nie, ale chciałbym zobaczyć legendę po tym, a nie. Tak, legendę. No tak, to było legendarne. Masakr. Po prostu masakr. Przecież Masterwork po drodze. Wiem. To jest legenda. A ty byś chciał legendę zobaczyć po tym? Tak. Na takie zasłużyłem. O, Kościół sobie kupił ten pakiet za monetki za 61 tysięcy. Z tego nie, jest. Nie jest dużo w sumie. Wolę sobie wydać na embery, gdyby coś craftił, niż na wygląd. No niby tak, ale to jest też taka spoko opcja. I czemu tak mało expa? No co? Daliśmy dupy. Padliśmy. Przecież za tą ostatnią misję mieliśmy po chyba 7 albo niecałe 7 albo 6 tysięcy expa. Tak, tak. A tutaj 7. Dwa koło. Nie jakieś no, to takie... 300. Tu dostałeś 3600. No rany. Czepiesz się. O, ale dostałem Epic Impulse Starczy, czyli to co używam. No i tyle. Tak. Dostałem dwa epickie wsparcia. Słabo, słabo. Coś jeszcze? Takiego fajnego? Nope. No. Może to będzie. 27 poziom. Strukturalne wzmocnienie. O, to może jeszcze. Dobra. To trzymajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.